moda zmienia się co chwilę. Ślubne trendy z roku na rok przynoszą coś nowego. I tak jak istnieją suknie ikony, do których z radością się wraca i człowiek się nimi inspiruje, tak samo jest lista kreacji, których lepiej by było nigdy w życiu nie zobaczyć lub wymazać z pamięci raz na zawsze. Oto ślubne wpadki gwiazd. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Zaczynamy od naszego polskiego podwórka. Na pierwszy ogień idzie Joanna Liszowska. W teorii wszystko miało być pięknie. Obszerna spódnica z trójwymiarowymi elementami, czyli coś, co jest modne nawet w tym sezonie, i do tego głęboko wycięty gorset i długi tren. I w praktyce niestety coś poszło nie tak. Kolor spódnicy odcinał się od koloru gorsetu, który zresztą był fatalnie skrojony, przez co biust układał się bardzo brzydko i nieestetycznie. Do dziś nie wiadomo, kto stał za projektem tej sukni. Nikt się nie przyznaje. Początkowo spekulowano, że jest to Maciej Zień. Ten jednak odciął się od tematu i powiedział, że nigdy nie wykonałby tak złej jakościowo kreacji. Drugi przykład to Magda Modra i tak naprawdę nie wiem, od czego tutaj zacząć, bo mam wrażenie, że tutaj wszystko jest nie tak. I oczywiście szukam usprawiedliwienia w modzie panującej na początku XXI wieku, ale jakoś go nie znajduję. Mam wrażenie, że wszystkiego jest tu za dużo. Przeźroczysty, koronkowy gorset, do tego asymetryczna, wielowarstwowa, tylowa spódnica, do tego loki, welon i bukiet i wielkie złote buty. Pasujące w zasadzie jedynie do garnituru pana młodego, ale ten garnitur znowu nie pasował chyba do niczego. Podobną co Magda Modra drogą poszła kilka lat później Ewa Lubert. Suknia więcej odkrywała niż zakrywała i zdecydowanie pozostawiała wiele do życzenia. Do tego ten ciężki, żeby nie powiedzieć karykaturalny makijaż. No i mam wrażenie, że elegancja to zdecydowanie nie jest droga, którą poszła Ewa. Moje polskie zestawienie zamyka Emilia Płoszajska. Tym razem mamy białe kozaczki, futerko, jak się okazuje modną, asymetryczną, falbaniastą spódnicę, koronkowy gorset oraz masę tiulu, nawet na głowie. Brakuje mi tu jeszcze tylko bufek, perełek, kokardek i różyczek, a nie, w sumie różyczki, czyli te ostatnie mamy w wielokolorowym bukiecie. Czyli tak naprawdę mamy tu wszystko, co totalnie zasłoniło pannę młodą. Ale żeby nie było, że tylko Polkom zdarzają się wpadki, to przed Wami kontrowersyjne suknie zagranicznych gwiazd. Zacznę od Victoria Beckham i jej sukni zaprojektowanej przez Vera Wang za ponad 100 tysięcy dolarów. To jedna z najdroższych sukien ślubnych na świecie, a efekt? No cóż, dyskusyjny. Podobno była spajsetka, trzyma tę suknię u siebie w szafie i mam wrażenie, że bardzo dobrze, bo właśnie tam jest jej miejsce. I to na samym dnie. Warta uwagi w tej kategorii jest również suknia ślubna z pierwszego ślubu Madonny z Seanem Pennem w 1985 roku. Od tych warstw tiulu i drapowań naprawdę kręci się w głowie. Co Celine Dion miała na myśli, a raczej na głowie podczas swojego ślubu? Ciężko znaleźć na to odpowiednie określenie. Z tyłu na pewno przypominało to welon, z przodu jednak ciężko nazwać to tiarą. I ciężko to jest chyba właściwe słowo, bo to coś ważyło 3 kg i żeby się trzymało na miejscu, musiało być przyszyte do fryzury panny młodej. Ale to nie koniec problemów stylizacyjnych, bo mam wrażenie, że Celine miała duży problem z podjęciem decyzji, a tym samym nie chciała z niczego zrezygnować, więc na jej sukni pojawiły się perły, koronki, hafty, aplikacje, do tego wszystkiego 6-metrowy tren, słowem na bogato. Nie sposób nie odnieść się tutaj do sukni Rity Wilson, czyli żony Toma Hanksa. Skoncentruję się na tiulu. Panna młoda owinęła się nim niczym przesyłka folią bąbelkową i ukryła pod tym tiulem bogato zdobiony gorset. Na nieszczęście tiulu nie starczyło, żeby zakryć dół sukni. I na koniec dwie suknie, które łączy nietypowy, jak na ślub, kolor. Ikona mody Sarah Jessica Parker na ślub z Matthew Broderickiem w 1997 roku poszła w czarnej sukience nowojorskiej marki Morgan Le Fay. Do dziś gwiazda nie wie, co ją do tego podkusiło. Jak twierdzi, nie chciało jej się szukać sukni ślubnej, więc poszła do swojego ulubionego butiku i wyszła właśnie z tym. Dziś chyba nazywamy to ekstrawagancją.
I na koniec Avril Lavigne, która już na długo przed swoim ślubem z Chadem Krugerem zapowiadała, że to wydarzenie będzie spektakularne. I było, za sprawą jej czarnej sukni w gotyckim stylu oraz czarnych kwiatów. Wiem, oglądanie wpadek innych pań jest dla nas kobiet czymś ekstremalnie przyjemnym, ale żeby nie było, że nie potrafię śmiać się sama z siebie, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku o wpadkach z mojego ślubu. Jeśli macie na to ochotę, wystarczy, że klikniecie w ten link. A jeżeli chcecie uniknąć wpadek na swoim ślubie, to zachęcam Was do zakupu serii moich e-booków pod tytułem Planowanie ślubu i wesela. Wystarczy, że klikniecie tutaj. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!